Dobra, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z takim troszkę organizacyjnym odcinkiem. Z racji, że mamy dzisiaj wtorek, a w piątek 31 wyjeżdżamy na Sun Festival. Będzie się on odbywał w Kołobrzegu i jest to największy festiwal hip-hopowy tego lata. Będą takie osoby m.in. jak Mata, Quebo, Taco, Problem. Będzie również Kizo, Malik Montana, nawet troszeczkę amerykańsko, ponieważ The Game i Skepta. Naprawdę bardzo dużo osób, gwiazd przyjeżdża właśnie na ten weekend do Kołobrzegu, żeby się trochę pobawić, poskakać i potańczyć do fajnej muzyki. No i ja również właśnie się wybieram. Jadę ja, Martyna, mój brat, jego narzeczona, mój tata i moja mama, także jedziemy taką dużą ekipą w szóstkę. I zaczerpnęłam trochę pomysł od Oliwki, z racji, że ona jak wybierała się na openera, nagrała taki filmik z przygotowań do festiwalu i tak dalej, i tak dalej. Z racji, że to będzie mój pierwszy festiwal. Nigdy nie byłam na żadnym festiwalu, to stwierdziłam, że chcę się do niego też tak troszkę przygotować i właśnie zainspirowana tym odcinkiem stwierdziłam, że też nagram coś takiego, tylko że my nie będziemy się przygotować do openera, tylko właśnie do Sun Festivalu. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i w komentarzu napisać może jakieś pomysły na filmiki, które chcielibyście zobaczyć, albo czy Wy również wybieracie się na ten Sun Festival. Ja postaram się ten filmik wrzucić oczywiście przed festiwalem, żeby to miało jakikolwiek sens, ale mam nadzieję, zobaczymy jak wyjdzie. Ja ogólnie, tak jak mówię, nigdy nie byłam na żadnym festiwalu, chociaż marzę mi się między innymi Coachella. Bardzo chciałabym kiedyś pojechać też na Openera, poczuć trochę ten klimat. Bardzo mi się też ogólnie podoba taki festiwal, który jest na pustyni. On się odbywa właśnie tam raz w roku w Stanach i on ma taki swój fajny klimat. Nie pamiętam do końca, jak on się nazywa, ale ogólnie jest zarąbisty klimat i właśnie na końcu jest wszystko podpalane, bo tam ludzie budują jakby swoje domy, różne konstrukcje i tak dalej. To wszystko jest później pod koniec podpalane, także mega mi się to podoba i mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję na coś takiego pojechać, ale póki co wybieramy się na Sun Festival. Ja ogólnie nie do końca wiem, jak się ubrać, z racji, że jak patrzyłam na pogodę, to ma być około 25 stopni, 24-26 w nocy, no bo jednak część koncertów odbywa się w nocy, nawet o 3:00, ma być tak około 14-12, więc chyba się trzeba ubrać tak na cebulę, żeby po prostu można było niektóre warstwy zdjąć, niektóre założyć. Także pokupowałam kilka rzeczy, mam oczywiście też dużą szafę, więc stamtąd też postaram się powybierać. Przygotowałam już jeden outfit, ale dzisiaj kupiłam też sporo fajnych ciuchów, więc nie wiem, czy jeszcze go założę, czy może jakoś go trochę zmienię, zaraz Wam go pokażę. No i właśnie chcę wybrać mniej więcej outfity na ten oto festiwal razem z Wami. Także, ale co, najpierw Wam pokażę outfit, który przygotowałam kilka dni temu już i później ewentualnie coś pozmieniamy. Boże, zamknęłam pieska. Przepraszam, że zamknęłam pieska. No przepraszam cię, przepraszam. Dobra, a więc definitywnie założę długie spodnie, bo długie spodnie są takie, że możesz je założyć nawet jak jest ciepło, bo w sumie jakoś tak bardzo się aż tego nie odczuwa, przynajmniej dla mnie tak jest. I mam takie spodnie cargo jeansowe, one są ze Stradivariusa, one są naprawdę takie szerokie, duże, także teraz je założę. Okej, tak one się prezentują. No są naprawdę szerokie, wydaje mi się, że fajnie wyglądają, wygląda to naprawdę spoko. I do tego pomyślałam sobie, że mogłabym założyć taką bluzkę, która ona idzie tutaj na dekolt. Myślę, że będzie naprawdę spoko wyglądać, ale zaraz zobaczymy. Okej, a więc tak to wygląda razem z tym topem i pomyślałam sobie, że na pewno wezmę moje buty, które kupiłam jak byłam właśnie na wyjeździe w Miami, bo one są turbo wygodne i są też bardzo, bardzo fajne, także na pewno je sobie założę. No i oczywiście przyda nam się jakaś kurtka, bo w nocy będzie chłodniej, ale tak to póki co wygląda. Wydaje mi się, że spoko i właśnie trochę ten festiwal się różni od openera tym, że jest to hip-hopowy festiwal, więc fajnie jest się jednak ubrać tak jakoś luzacko, tak mi się przynajmniej wydaje. No i o kurtkę pomyślałam sobie, że jak mam zielone buty, to mogłabym ubrać taką zieloną bomberkę, która jest w ogóle chyba... To jest taka bomberko kurtka jeansowa, która jest w ogóle chyba mojej mamy, ale nigdy jej jeszcze na sobie nie miałam. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem spoko, przede wszystkim jest mi w tym wygodnie.
Więc to jest zarąbiste, że jest mi w tym naprawdę turbo wygodnie. Fajnie to myślę wygląda, będzie mi też ciepło, nie zmarznę. No i też będę mogła pod spodem zdjąć sobie tą kurtkę, będę miała bluzkę, także wydaje mi się, że naprawdę spoko. W ogóle wydaje mi się, że powinnam was postawić trochę w innym miejscu. Dobra, wydaje mi się, że teraz powinno być lepiej, także tak wygląda cały outfit. Myślę, że spoko, może coś tutaj jeszcze pozmieniam. Ewentualnie zamiast tej bluzki, chociaż bardzo mi się to nie podoba, jak wygląda ta bluzka. Ja się też w niej czuję komfortowo, ale dzisiaj kupiłam bardzo fajną bluzkę, także teraz wam pokażę ją. Proszę bardzo, tak wygląda ta bluzka i ona ma tutaj jakby takie frędzelki z takimi ćwiekami. Mega mi się spodobała i ogólnie wygląda zarąbiście. Także teraz ją przymierzę i zobaczymy, jak ona będzie wyglądać. Chociaż ta wersja też mega mi leży, więc nie wiem, muszę się zastanowić. Proszę bardzo, tak wygląda ta bluzka. Wydaje mi się, że jest super, taka właśnie festiwalowa. Takie mi się wydają właśnie outfity festiwalowe, że takie rzeczy się nosi i no mega mi się podoba. Ale nie jestem pewna, czy do tego outfitu konkretnie, czy pasuje to do tych spodni i do tej mojej kurtki bomberki. Więc może to by zostało przy tym outficie, a z tą bluzką jeszcze byśmy coś wykminili, ale na przykład na inny dzień. Także dajcie mi chwilkę i ja coś pokminię. Okej, moi drodzy, przekminiłam coś takiego, zmieniłam do tej bluzki spodnie i wydaje mi się, że wygląda to teraz lepiej. One są cargo, ale takie troszkę węższe i do tego zastanawiam się nad butami, bo w sumie, nie wiem, jeśli chodzi o czarne buty, wydaje mi się, że najbardziej by tutaj pasowały czarne albo białe buty. Z białych butów najbardziej lubię Air Force'y albo właśnie te, które mam tutaj, czyli Nike Blazery, ale zobaczyłam też właśnie się w szafie te wysokie Converse'y, które mam. I nie wiem, które lepiej siedzą. Potrzebujemy jeszcze coś na wierzch, więc pomyślałam, że po prostu wezmę czarną bomberę i to będzie taki po prostu właśnie bardziej no na czarno outfit. Taka czarna bomberka po prostu. Nie wiem, wydaje mi się, że wygląda to spoko. Z drugiej strony chciałabym tu kolorów trochę, no bo jednak jest to festiwal, a ja wyjdę taka depresyjna. I jakaś fajna bombera by się przydała w sumie, jakaś albo jakaś po prostu kurtka kolorowa, ale tak też mi się to podoba. Z drugiej strony, wiecie co, ja jestem osobą, która zawsze ubiera się na czarno praktycznie i uwielbiam kolor czarny i bardzo czuję dobrze się tak ubrana. I to też mi się kojarzy tak festiwalowo, więc nie wiem, czy na festiwal muszę być ubrana kolorowo? Wydaje mi się, że nie, a ten outfit naprawdę mega mi się podoba, ja się w nim mega dobrze czuję. Kurtkę raczej też najprawdopodobniej zostawię tą czarną i naprawdę jestem zadowolona. Podoba mi się ten outfit, jest spoko, ale może już z tym ostatnim outfitem trochę poszalejemy i pójdziemy właśnie bardziej w kolory. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o ostatni look, to pokażę wam trzy moje dzisiejsze zdobycze, które chciałabym wykorzystać, ale trochę się niektóre ze sobą gryzą, więc na pewno nie wykorzystam ich wszystkich. Muszę po prostu się zastanowić i podjąć jakąś konkretną decyzję, także już wam pokazuję. Okej, a więc pierwsza rzecz to jest taki top gorsetowy, który w ogóle kupiłam w Stradivariusie za 22 zł, przeceniony z 75 i jest on taki neonowo-zielony i ogólnie fajne jest to, że z Martyną sobie kupiłyśmy takie same, więc jesteśmy twins i chciałabym razem z nią mieć fotkę właśnie w tych gorsetach. Ale kupiłam też coś zarąbistego. Nie wiem, czy dokładnie na festiwal, ale mam takie czerwone spodnie, które moim zdaniem też są zarąbiste i też były przecenione, kosztowały tylko 40 zł, przecenione ze 140. Także zarąbista cena, stwierdziłam, że nawet ich nie założę, nawet jak je założę tylko raz, to za 40 zł, to naprawdę spoko. No i wyglądają właśnie tak, jest to taka krwista czerwień. I ostatnią rzeczą, którą mam, to wiem, mówiłam, miały być kolory, ale ten top to też jest po prostu moim zdaniem kwintesencja lata i festiwali, z racji, że on jest tak wiązany z przodu, tutaj się daje na kark. No, założę ten top i pokażę wam teraz, jak on wygląda. I też w ogóle kosztował tylko 18 zł, także to są w ogóle moje zdobycze dzisiaj przecenowe, ale naprawdę są niesamowite. Już wam pokazuję, jak ten top wygląda. Okej, moi drodzy, a więc tak się prezentuje ten top. Ogólnie nie wiem, czy ja go wiązałam tak samo w sklepie. Wydaje mi się, że na pewno tak, ale jest właśnie zarąbisty, wygląda w ogóle trochę jak strój kąpielowy, ale naprawdę, no ja jestem trochę krzywo opalona,
ale i tak mega mi się podoba, tylko teraz muszę dobrać do niego jakieś spodnie i spróbuję właśnie te czerwone. Okej, a więc tak się prezentują te spodnie razem z tym topem i uważam, że najbardziej do tego będą pasowały Jordany po prostu czerwone. Ubiorę je i jeszcze Wam pokażę, jak one wyglądają. Tak, jeden wód na szybko. Wydaje mi się, że najbardziej pasują, ja już sobie je sprawdzałam. No i do tego właśnie na górę też bym ewentualnie założyła tą czarną bomberkę. Także, więc wydaje mi się, że to są trzy takie outfity, które raczej na 90% założę na sam festiwal. Dzień dobry moi drodzy, mamy dwa dni później i ja właśnie się pakuję, a raczej kończę już tak naprawdę pakować na Sun Festival, z racji, że jutro z rana o godzinie 8 wyjeżdżamy i jedziemy do Kołobrzegu, bo jutro już od 17 chyba jest pierwszy koncert. Cały line-up ogólnie możecie zobaczyć właśnie na Instagramie Sun Festivalu, tam jest wszystko wypisane oczywiście. Mam nadzieję, że z częścią z Was się tam zobaczymy. Nie wiem, kiedy ten filmik wyjdzie, ale oczywiście jeżeli mnie zobaczycie, to pod chodźcie po fotki, nie bójcie się, bo ja jestem też tam trochę dla Was, z racji, że ja dużo wcześniej Wam o tym powiedziałam, właśnie, że na tym Sun Festivalu się pojawię. Jestem też tam jako influencer, nie idę tam prywatnie, tylko idę jako influencer, więc też się chcę z Wami zobaczyć, chcę się z Wami bawić, także podchodźcie śmiało, chętnie z Wami porozmawiam, zrobimy sobie jakąś fotkę, zbijemy piątkę, także zapraszam bardzo serdecznie. I co, ja jeszcze Wam pokażę, co tutaj spakowałam, z racji, że mam ogólnie całą kosmetyczkę kosmetyków. Po prostu wszystko. Wszystko tutaj jest. Kolorowo malować, jakieś fajne kreski, jakieś kąciki oczu, jakieś cienie i tak dalej. No i oprócz tego jakieś rzęsy i brokaty i to wszystko. Wszystko mam spakowane. Waliza na dole też jest spakowana. Oczywiście najczęściej koncerty chyba się zaczynają właśnie około 17-18, więc do tego czasu jest jeszcze pełno, no połowa dnia tak naprawdę przed koncertami, więc pewnie będziemy sobie też chodzić po Kołobrzegu, będziemy chodzić coś jeść, więc ja też spakowałam takie normalne rzeczy. Tutaj jest też moja torba na drogę, no bo będziemy jechać około chyba 6 godzin. Tu jest moja torba na drogę, książka, też jakaś kosmetyczka mała, słuchawki oczywiście. Tutaj też jeszcze mam okulary przeciwsłoneczne, no bo Sun Festival, no to mam nadzieję, że będzie trochę sun. Tutaj mam też przygotowane rzeczy na drogę za lustrem. Tutaj właśnie montowałam dla Was filmik i co, ja muszę się jeszcze wykąpać, umyć głowę, ogarnąć i w ogóle wszystko. I zaraz mi się nie chce znowu wsiadać do samochodu, no ale co. Mam nadzieję, że będzie super, już się szczerze nie mogę doczekać tego Sun Festivalu, ale trochę się też stresuję, bo mam nadzieję, że zdążę pójść na wszystkich, na których będę chciała. Niektóre koncerty też są w tym samym czasie, na przykład Oki i Jan Rapowanie są w tym samym czasie, a zależało mi i na jednym, i na drugim. Także nie wiem, nie wiem jak ja to wszystko zgram i w ogóle, ale to jest festiwal, to jest luz. Ja nie będę się stresować, ja po prostu chcę się tam fajnie bawić. No, także co, dziękuję wszystkim oczywiście bardzo za oglądanie tego odcinka. To były takie przygotowania do festiwalu. Jeżeli lubicie taki właśnie trochę inny typ filmików, taki bardziej luźny, tak tutaj ogólnie było trochę chaotycznie może. Także dajcie znać, czy chcecie takich filmików więcej. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!